Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w Crash Month. I nie widzimy się w jakimś tam materiale do Crash Month, tylko uwaga, po raz pierwszy widzimy się w fangame'ie. Jak widzicie na załączonym obrazku, o ile widzicie, bo OBS tutaj lubi mi ten figle sprawiać. Witam was w Crash Intense Adventure. Czyli w fangame stworzonego przez jakiegoś fana i póki co jest to wersja demo, aczkolwiek nie powiem, że nie trzymam kciuki, żeby wyszła wersja jakaś finalna, bo z tej gry bardzo bym chciał sobie zrobić let's play. Nie powiem, że nie. A i tutaj mamy chyba napisanych twórców tego fangame'a, czyli Metal Sonic 3 i Terzi. Chociaż Terzi odpowiada za animację i inne tego typu tegesy. A za muzykę odpowiadał Ozone One, chyba coś takiego, no. Dobra, tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy z koksem. Mamy tutaj trzy plansze, więc dlatego to będzie dosyć taki krótki LPG do Crash Month, ale będzie. Więc co, czas na Forest in Peace. Jak widzicie, będziemy sobie tutaj ciskali kreskówkowym Crashem. Powiem szczerze, że kurde, model tego Crasha i w ogóle grafika do tego fangame'a jest naprawdę w porządku. Widać, że się mocno trochę inspirowali, przynajmniej z tym poziomem do Crasha dwójki. Oj, masakra. No i dobra, Crash ma tutaj swoje podstawowe te, czyli... Znaczy podstawowe swoje umiejętności, czyli body slam, spin attack, slide gdzieś też będzie pod pewnie jakimś przyciskiem, ale szczerze nie wiem pod jakim, bo... Gram na klawce i niezbyt ogarniam jeszcze sterowania do końca. Pod L bodajże, o tak. Pod L były właśnie tutaj statystyki poziomu, czyli ilość żyć, skrzynek i tak dalej. O, i tutaj mogę... K robię ten slajd. Bardzo ważna ciekawostka, nie? Ale mówię, nie wiem co mnie podkusiło, żeby sobie zrobić takie, powiedzmy, let's play z tego. Bo w sumie miałem jakiś tam pomysł na materiał do Crash Month, ale stwierdziłem sobie, że ej, czemu by nie spróbować? Może się przyjmie, a może i nie. Taki ślepy let's play, kurde, z fangame'a. Tam mam kryształ, widziałem, ale ja jeszcze go nie chcę zbierać. Nie, nawet nie wiem, czy ja mogę tutaj 100% robić, szczerze. To jest dobre pytanie. Tutaj możemy pójść. Tutaj mamy skrzynkę odbijającą nas. Cool. Piąte życie, nice one. Nie, naprawdę powiem szczerze, że koleś, który tworzył fangame, to naprawdę odwalił kawał dobrej roboty. Szkoda, że to jest póki co takie demo, ale mam nadzieję, że projekt się rozwinie. O kurde, spadłem. Nie. A dobra, jest tutaj checkpoint. Już myślałem, że ja checkpointa nie miałem do tego czasu. Widzicie, już mam sklerozę, kurde, a to dopiero 3 minuty filmu. Dobra. Pójdźmy z powrotem do góry. Zbierzmy to, co nasze. I lećmy dalej z koksem. Ciekaw jestem, jakie tutaj są trasy. Ta, Za dużo się chyba ktoś w Nitro Fuelda nagrał. Jakie tutaj będą w ogóle poziomy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no, jakie będą poziomy, no. Kurde. Dobra, checkpoint. O, i bonus mamy tutaj. Kurde. Ale mnie strollował ten checkpoint. Nie, no naprawdę, powiem szczerze, że gdyby takie coś miało się pojawić na takiej wyspie gier zamiast tego Crasha na wyspie gier, to serio bym w to naparzał ile wlezie, serio. Bo nie to, żebym uważał, że Crash na wyspie gier jest jakiś szczególnie gówniany, no ale wiecie. Jakoś niezbyt świeci, że tak powiem, zarobistością. To jest, w sumie Crash na wyspę gier to jest taka gierka, żeby sobie, o tak, z nudów sobie zagrać, jeżeli nie masz możliwości grania na emulatorze w szkole, na informatyce, to sobie przynajmniej zagrasz kurde na wyspie gier w Crasha. Szkoda tylko, że frajda z tego jest tak naprawdę zerowa. Bo ten Crash jest troszeczkę taki niestabilny na wyspie gier. Nie to, żebym się czepiał, ale tam można w ogóle zdobyć kurde większą ilość skrzynek niż się powinno. W sensie wiecie, że na przykład jest tam, nie wiem, licznik do 30, to jest jakiś taki glitch na wyspie gier, który pozwala ci nawet zdobyć, nie wiem, z 999 skrzynek.
Więc ruszamy dalej! Yay! Siódme życie, nice one. Kolejny shop pracz, dawaj spin ataku, gościu cię też pocisnę. Myk myk, myk myk, lecimy do przodu. Ej, ta świątynia w tle jest też zarobista, kurde. To pewnie świątynia papu papu. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię, gdy gram w gry na klawiaturze. Mianowicie, że czasami możesz napieprzać, kurde, w przycisk. Żebyś, kurde, znaczy w tym przypadku w klawisz, I guess, ale... Możesz naparzać ile wlezie, a prawda jest taka, że i tak spadniesz, i tak zginiesz, i tak po prostu zrobią z ciebie miazgę. O, teraz jak widzicie trochę za wcześnie skoczyłem, więc to był mój błąd, ale generalnie takie rzeczy się niestety zdarzają. Mówię, po prostu muszę poznać twórcę tego fangame'a, dosłownie muszę go poznać i powiedzieć mu, że odwalił zarąbistą robotę i czekam na pełną wersję tego fangame'a, bo naprawdę, jeżeli wyjdzie pełna wersja tego fangame'a, to autentycznie mówię, że zrobimy z tego let's play. No to jest na razie taki, wiecie, jednoodcinkowiec, ale przynajmniej do Crash Month będzie. Więc przyjemne z pożytecznym, przynajmniej nie będzie można powiedzieć, że zaniedbałem Crash Month. Co niektórzy pewnie już sobie myślą, że i tak zaniedbałem, no bo hej, pomyśleli sobie, że Crash Month to będą codziennie materiały z Crashem. A tu taka dupa, o. I spadłem gdzieś, gdzie nie powinienem spaść. Serio, ja nie wyłączyłem Facebooka? Ja pierniczę. Lol, zapomniałem, że ten. Dobra. Już wyłączone. Dobra, już wyłączone. Możemy grać dalej. I spadłem na sam dół przez głupotę, przez Facebooka spadłem na sam dół. Nie, ja myślałem, kurde, że wyłączyłem, a to proszę, zostałem zaskoczony, kurde. Myślałem, że powłączałem wszystko przed nagrywaniem. I takie, kurde, WTF teraz, nie? Mam. Może uda mi się wszystkie skrzynki zdobyć, co byłoby cool. Nie powiem, że nie. A muzyka to w ogóle tutaj jest też. Ja pierniczę. Dobry remix w ogóle Crasha tego dwójki poziomu dżunglowego. Kurde, myślałem, że wskoczy na ten mały krzaczek. A tu kompromitacja wleciała na rejon. Coś czuję, że będę miał game overa tutaj. Po raz pierwszy. Nie no, nie, ja się mam dać, kurde, no proszę was, ja mam zrobić game overa. No co wy? Jak już to game over na pokaz, ale nie kurde, żeby ten. Nie żebym celowo zrobił, znaczy albo przypadkiem game overa w tym wypadku. Zbierzmy sobie te skrzynki, tak jak było niedawno, póki nie zginąłem w żałosny sposób. Hashtag żałość. Okej, okay. Siódme życie, nice. O, i mamy wszystko zebrane, kurde, perfekto. No i w taki oto sposób skoczyliśmy sobie do portalu, który nas zabrał do tego oto menu. I teraz, o, teraz możemy lecieć na kolejny poziom, czyli Caver Notes. Albo Nuts. I teraz mamy poziom zimowy, o kurde. Kozacko, kozacko. I mamy TNT, w końcu TNT jakieś, a nie tutaj, kurde, same skrzyneczki. Jakieś utrudnienie musi być, kurde. O, i klon Penta Pingwina tu był. Maska Aku Aku, świetnie. Ej, ale w ogóle ten, otoczenie tego poziomu i tak dalej jest naprawdę, kurde, kozackie. Ten poziom to jest dosłownie, kurde, burza mózgów. W sensie autorzy musieli wytężyć i zrobić tak zwaną burzę mózgów, nie? Tworząc ten level. Nie, kurde, mówię, gdyby to się pojawiło jeszcze na, nie wiem... Nawet na głupiej PS4 by się to pojawiło, to byłoby kozackie. Taka oficjalna gra z Crashem. Co z tego, że to jest fangame? Ale hej,
Byłoby fajnie. Pójdźmy w ogóle tędy, bo jestem ciekaw, co tutaj jest. Skrzynki. A co tam jest po prawej stronie? Mam nadzieję, że nic, co bym ominął. No skrzynki są. Więc ominąłbym skrzynki. I tylko tyle. Myślałem, że nie wiem, jakaś tutaj... jakiś bonusik, czy cokolwiek. A tutaj dupa! Nic nie ma ciekawego. Ale kryształ jest! Czy ominąłem jakąś skrzynkę? Nie, tylko pingwina ominąłem, więc pal gumę, pingwin. Dzięki za uwagę. Trzymaj się, cześć! Jak ja mam tam doskoczyć? Chyba, że... Nie! Zleciałem na sam dół w najgłupszy sposób, jaki był możliwy. Ciągle zapominam, że ja checkpointy zdobywam na drodze, bo ja zawsze mam wrażenie, że przypadkiem kurde zginę i będę musiał od początku łazić. Dobra, jestem gdzie jestem. I teraz trzeba wlecieć jakoś tam, do góry. Nie wiem, jak to zrobić, ale dobra, może nie w taki sposób. Dobra, trudno. To jest i tak demo, więc nie trzeba robić tego na 100%. Tak chciałem przy okazji, myślałem, że mi się uda. W ogóle zauważyłem, że czerwono-biała literka C oznacza, że się zaraz pojawi bonus. Albo ja to tak, kurde, nie wiem, rozumuję. Tak zwróciłem na to uwagę. Może i tak jest. Ale bonus to ja będę musiał pokazać. Bonus to jest, kurde, coś ważnego, bo to jest grinding żyć, kurde. Kurde, butelka mi zasłania, ile mam łumpasów, ale widzę, że mam 20, więc... aż tak źle nie jest. Ale to było już słabe, że crash mi poleciał w ogóle na lewo, zamiast... w górę. O, teraz to było cool. To było zarąbiste, man. Skoczmy sobie tutaj, dokładnie. Au! No to było dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. Tylko szkoda, że życie straciłem. No ale trudno się mówi. Idziemy sobie dalej. Nitro się samo przecież wybuchło. I mamy 10 żyć! O nie, tylko nie ten most z Crasha jedynki. Najgorzej. Musieli dać tutaj jeszcze te mosty. Popękane, ja pierniczę. A jako, że to jest gra, wiecie, w 2D, to tutaj będzie ciężko iść po linach. Ale hej, mamy 11 życie, więc nice. I checkpoint, nareszcie. Teraz jesteśmy pewnie blisko końca poziomu. I przy okazji mojej śmierci w tej gierce. Uwaga! Za późno. Za późno. Muszę to lepiej skolidować. Bo to naprawdę się źle skończy. Dobra. To było git. Git good. Ajajajajaj. Przynajmniej odzyskałem życie. Dobra. Kurde. No nie, jak nie jedno, to drugie. Masakra. Dobra. Dobra, udało się. Nice one. No i 8 skrzynek tam pominąłem, ale no niestety nie wiedziałem, jak je zdobyć, więc dlatego ich nie zdobyłem. I z Crash Nudes przechodzimy do poziomu Construct. Tylko jak to zrobić, żeby... O! Muszę S-ką niestety. Trudno, tak się zdarza. Myślałem, że mogę strzałkami normalnie sobie w dół zjechać. Wow! A to jest jakiś, kurde, już ten... kosmiczny poziom. To jest coś pokroju ten... Future Frenzy i tak dalej, nie? To jest Crasha trójki. Bo rozpoznaję te...
Chociaż w sumie bym mógł... Ej, ale ten model ten model kamery jest zarąbisty, spójrzcie na niego. Taki trójwymiarowy, nie? Kurde, masakra, co ten kole... Co ci ludzie w tym fangame odwalili najlepszego? To jest niesamowite, muszę wam powiedzieć, niesamowite. Kamera z kolcami, dobra, lepiej będę na nią uważał. Ale muzyka, która tutaj sobie teraz leci, jest strasznie przyjemna. W ogóle soundtrack w tych trzech poziomach, tak, w trzech poziomach, bo nie ma więcej, jest naprawdę cool. Autentycznie mówię, że to jest taka strasznie przyjemna gierka. Dobra, spadamy sobie w dół. Co prawda mogę trochę ponarzekać na sterowanie, no bo... granie na klawiaturze w tę gierkę jest troszeczkę bolączką. Nie powiem, że nie, gdybym miał możliwość tutaj padem zagrać, albo gdybym miał pada w ogóle jeszcze pod ręką, to byłoby naprawdę cool. No ale... jak się nie ma, co się lubi, to się nie ma, co się ma, kurde. I nie, to tak nie szło, ale... zapomniałem, jak szło to przysłowie. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Myk, 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 myk. No to była głupota.pl. Skoczyłem na TNT, a Crash zaimplementował to, jakbym wszedł w Nitro. Pozdro 600, na rejonie. Teraz nagle zaimplementował, że kurde... że zaatakowałem tego, TNT. Czułem, że to jest podpucha, czułem, że to jest podpucha. Jak nic. Dobra, mamy tutaj teraz coś takiego. Huhu. Jak to zrobić, kurde? Na pewno nie tak. To już w ogóle od razu wam mówię, że na pewno nie tak. Dobra, runda druga z tą niebieską skrzynką. Ona tutaj nam spawni skrzynki, które możemy na hita zniszczyć. I teraz... no właśnie, teraz tak. I teraz musimy spróbować się dostać tam do tamtej skrzynki, która się pojawiła. Czyli do tej z życiem. Tam może jest jakieś przejście. Tak, jest tutaj przejście z checkpointem. Dostajmy się do tego życia. Dokładnie tak, o to chodziło. Pozdro, ale przynajmniej u góry będę. Będę miał 8 żyć, no i kurde, to jest to. Ja chyba w tą gierkę kiedyś nawet na live jakimś grałem. I w tej sekcji utknąłem, pamiętam, z tamtymi niebieskimi skrzynkami, ale teraz jestem, kurde, dalej. I to jest cool. To jest coś i to jest cool. Czas na kolejną skrzynkę z niebieskimi skrzynkami. W ogóle to jest bardzo ciekawy ten motyw z tymi niebieskimi skrzynkami, że jest skrzynka, która ci w nieskończoność będzie spawnić takie na hita skrzynki, nie? I po czasie ta skrzynka, no... wraca do tego swojego pierwotnego stanu, czyli z wykrzyknikiem. O, o to chodziło. Pyk, pyk. Woo! Oh, man. A, mogę też i tak zrobić. Dobra, trudno, tamtej skrzynki nie zebrałem już. Mówi się trudno, lecimy dalej. Z koksem. Zobaczymy, czy tutaj mi się uda wszystkie skrzynki zdobyć i przede wszystkim jakieś dodatkowe życia, bo nie powiem, że...
Wiecie co, w razie co wezmę deskę. Deskę ratunku. Wow, to było... Ej, co się stało z rundą bonusową? Lol, zniknęła mi runda bonusowa. Lol? Dobra, to było dziwne, nie powiem, że nie. Pyk, pyk, pyk. Sorki, że też nic nie mówię, ale mówię też, chcę, żebyście posłuchali sobie tego soundtracku, bo jest naprawdę moim zdaniem świetny. Dobra, walić tę skrzynkę. Niech sobie tutaj zostanie w samotności. Kurde, co to za sekcja? Wow, to czułem, że tak się skończy. I 59 skrzynek pominąłem, ale co to w ogóle są za skrzynki, kurde? Dobra, nie powinno mnie to interesować, bo nie ma nigdzie tutaj wykrzyknika, więc elo, lecimy stąd. I w taki oto sposób ukończyliśmy Crasha Intense Adventure. Mam nadzieję, że w ogóle ten gameplay wam się podobał. Co prawda, no mega na ślepo przechodziłem ten fangame, ale myślę, że w jakimś stopniu był on interesujący w oglądaniu. Napiszcie, co sądzicie o tej gierce. Jakby co, link podaję w opisie do pobrania. A ja za ten czas się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało i zapraszam was na kolejne materiały z Crash Monfi nie tylko. Jeżeli jesteś na tym kanale i spodobał ci się mój kontent, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i piąteczka!